walczymy o supremację. Na pewno czeka nas jeszcze sporo zapierających dech w piersiach pojedynku. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zagrają systemem Jacek 4-3-3, na co zwróciłbyś szczególną uwagę? No przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić ku liniom bocznym, bardzo rozciągnie to pole gry. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obrońcom sporo problemów, szczególnie tacy, co potrafią nie tylko dośrodkować, ale też zejść do środka. Ma na skrzydle dużo swobody. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Piłka trafia do przeciwników. Ginter. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, piłkę odebrał i stracił. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Luke Bakio. I będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Luke Bakio. Dobra okazja. Za moment wznowienie rzut rożnego. Piłka z rzut rożnego leci. To może być wyrównanie. A jednak nie, nie, ależ to była okazja. Mogli odrobić stratę, no szkoda, ale jak tak będą grać, to na pewno jeszcze zdążą coś stworzyć. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Co za uderzenie! Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowa. Marcin Kamiński. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Heinz. Petersen. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiper akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. Takashi Usami. Ma do kogo zagrać. Marvin Dukš. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Uderza. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię.
Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Heinz. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dobra wymiana podań. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Ryzykownie, ale udanie. Ginter. Dobra próba prostopadłego podania, ale nie do końca. Przejmują rywale. Takashi Usami. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. Bezbłędnym. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Heinz. Ginter. Próbują teraz skrzydłem. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Markus Suttner. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Marvin Dux. Czy będzie prowadzenie? Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Rzut rożny został świetnie rozegrany, ale o strzale lepiej jak najszybciej zapomnieć. To była naprawdę znakomita okazja. Szkoda, że została tak zmarnowana. Franz. Ma możliwość odegrania. Długa seria krótkich podań. Taką mają taktykę na dzisiejsze spotkanie. Ajhan. Takashi Usami. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Nie mogą go powstrzymać. Petersen. Jest 2-2 po pierwszej odsłonie w tym meczu. Pierwszą połowę. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Petersen. Prostopadle za linię obrony. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Arbiter podyktował rzut wolny. Heinz. Ależ pechowe podanie i strata. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu.
Ponownie celnie podaje. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Już blisko pola karnego. Ginter. Petersen. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Był faul i rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Wybijają teraz do przodu. I piłka wybita do przodu. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Petersen. Zdecydował się na strzał. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Umiejętnie zasłania piłkę, czekając na kolegów. Groźnie, ale zdążyli na czas. No, z tego miejsca można strzelać. Luke Bakio. Szkoda! Obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Heinz. Ginter. Franz. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Marvin Ducksz. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa. Ginter. Ależ był bliski trafienia po raz drugi w tym meczu. Dobrze uderzył, ale bramkarz był we właściwym miejscu. Centruje z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Szansa! Ależ znakomicie obronił. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. I już znowili rzutu wolnego. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Takashi Usami. W ostatniej chwili przejęli. Sporo miejsca na skrzydle. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Przejął piłkę dosłownie w ostatnim momencie. Taka okazja może się już nie powtórzyć. Wymanewr, uderzenie. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście, powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farfocla. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Przejęli piłkę, popatrzmy. Petersen, bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców.
Kasiusami. Wspaniale przechwycił. Może teraz ruszyć skrzydłem. Piłka w pole karne, są tam koledzy. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Petersen. Świetny przegląd pola. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Spotkanie dobiega końca. Ten rzut rożny jest ostatnią szansą na to, by odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Zupełnie niecenny. To już koniec meczu. Pomimo szans z obu stron mamy rezultat remisowy. Koniec meczu. Żaden z zespołów nie dał rady przeważyć szali zwycięstwa. No. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd.